Omówię wyzwanie. Czytaj dwie liczby typu long int i wybierz działanie dzielenia. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj LDM. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie a i b nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka. Dwukropek, separator. Long int, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu przybliżenia od minus 2 miliardy do plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu long int można wykonać dzielenie całkowite przy pomocy operatora div oraz obliczyć resztę zdzielenia przy pomocy operatora mod. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Czytanie, read, w nawiasie, wartości zmiennych a i b. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie, w nawiasie, wartości zmiennej a, znaku ukośnik, wartości zmiennej b, znaku równa się, wartości wyrażenia a div b, to jest wartości dzielenia całkowitego a przez b, słowa reszta oraz a mod b, czyli resztę zdzielenia a przez b. W instrukcji writeline ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja. Writeline a ukośnik b równa się a div b reszta a mod b oznacza złożenie instrukcji. Write a, write ukośnik, write b, write równa się, write a div b, write reszta, write line a mod b. End z kropką oznacza koniec.